Moja droga, jak ty spektakularnie wyglądasz. No powiem ci szczerze, robi wrażenie, jak się czujesz w takiej stylizacji i czy ona coś symbolizuje. Znaczy ja się czuję bardzo dobrze we wszystkich rzeczach, które trochę odstają, są inne, są oryginalne, przede wszystkim takie, które mają ciekawe formy i też to jest pokaz mody, więc możemy sobie pozwolić na więcej, a później to w jakiś sposób przełożyć na życie, na przykład wyjmując krynolinę i mieć po prostu suknię. I też był taki pomysł przy okazji tego pokazu tutaj kolekcji, żeby tak to właśnie przedstawić. A przede wszystkim MMC, oni słyną z tego, że zawsze zaskakują i zawsze stawiają na formę. Jak w ogóle ty oceniasz styl Polaków? Ja już to mówiłam, że ubierają się coraz lepiej, więc powtórzę, ubierają się coraz lepiej, co mnie cieszy i chcę im się eksperymentować. Popełniają błędy, ale każdy z nas popełnia błędy, ja też je popełniam. I te błędy też nadają charakter. Kiedyś myślałam, że może właśnie nie należy ich popełniać. Dzisiaj chyba ta dojrzałość i patrzenie na ludzi wszędzie spowodowało, że myślę zupełnie inaczej, że właśnie one dodają tego czegoś. One powodują, że styl jest po prostu stylem, a nie kopią. Pamiętam, że przy okazji ostatniego wywiadu miałam przyjemność zapytać cię bodajże o styl księżnej Kate. Dzisiaj przygotowałam inne nazwisko. Tym razem chciałam, abyś powiedziała, co myślisz na temat pierwszej damy, czyli pani Agaty Dudy. No, ja myślę, że te stylizacje są poprawne, jeśli chodzi o pierwszą damę. Na pewno wpuściłabym trochę więcej luzu, na tyle, ile da się go w te ramy gdzieś wpuścić. Ja wiem, że to jest trudne, ponieważ to, że nas cały czas ktoś ocenia, powoduje, że jesteśmy w tych naszych stylizacjach takie bardziej spięte i to jest wszystko odmierzone linijką, trzeba uważać. Więc wierzę, że to jest bardzo trudne dla pierwszej damy, żeby no jednak ubrać się tak, żeby nikt nie skomentował, bo tego się nie da zrobić. Natomiast jest to poprawne, jest bardzo ciekawe w kolorach. Ja pewnie bym zmieniła może trochę krój tych ubrań i to jestem ja. To są jakieś moje rozwiązania i czasami nawet jak obserwuję te wszystkie stylizacje, patrzę na zdjęcia naszej pierwszej damy, to właśnie coś bym zrobiła z górą żakietu, z górą sukienki, może zmieniłabym też akcesoria. No, więcej nie będę mówić, ale zmieniłabym co nieco.